Harmonogram wprowadzania zmian w reformie programowej oraz efekty prac legislacyjnych mających na celu jej przeprowadzenie zaprezentowała sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Krystyna Szumilas. W przygotowanej przez Ministerstwo Edukacji nowelizacji ustawy o systemie oświaty zawarliśmy takie przepisy, które są właśnie związane z obniżeniem wieku szkolnego i harmonogramem wprowadzenia zmiany. Zapisy wprowadzające prawo, a następnie obowiązek pięciolatka do rocznego przygotowania przedszkolnego. Proponujemy, aby rozłożyć ten proces na 3 lata. Od 1 września 2009 roku do obowiązkiem szkolnym objęlibyśmy dzieci 6-letnie urodzone od stycznia do kwietnia 2003 roku. W następnym roku dzieci 6-letnie urodzone od stycznia do sierpnia 2004 roku. I w następnym roku obowiązkiem szkolnym objęte byłyby wszystkie 6-latki. Dlatego przygotowujemy program, rządowy program pomocy samorządom w przygotowaniu szkół do obniżenia wieku szkolnego, w tym doposażenia sal i zwiększenia opieki pozalekcyjnej dla uczniów nauczania początkowego. To rodzice będą decydować o tym, czy dzieci 6-letnie rozpoczną naukę w szkole w proponowanym przez ministerstwo terminie, w tym pierwszym 3-letnim przejściowym okresie. Otóż rodzice będą mogli złożyć deklarację u dyrektora szkoły z prośbą o odroczenie o rok obowiązku spełniania, obowiązku szkolnego. I to rodzice również będą mogli występować do dyrektora szkoły o przyspieszenie spełniania obowiązku szkolnego. Bo to, że od września 2009 roku planujemy, że dzieci urodzone w pierwszych 4 miesiącach 2003 roku będą miały obowiązek pójścia do szkoły, nie zamyka drogi dla dzieci 6-letnich, które urodziły się później w 2003 roku. Zmiana podstawy programowej wiąże się również z ingerencją w podręczniki szkolne. Aby wprowadzić ją łagodnie, proponujemy dofinansowanie zakupu podręczników dla najuboższych uczniów, którzy będą tym pierwszym rocznikiem rozpoczynającym naukę według nowych podstaw programowych. Chcemy rozszerzyć program, który już w tej chwili funkcjonuje, rządowy program Wyprawka Szkolna, i objąć tym programem właśnie dzieci uczniów pierwszych klas gimnazjów, tak żeby pomóc w zakupie podręczników tym uczniom, którzy będą jakby w pierwszym szeregu uczyli się już według nowych podstaw programowych. Chcemy również w ramach programu Wyprawka Szkolna zwiększyć liczbę uczniów objętych tym programem, nie tylko o pierwsze klasy gimnazjów, ale również chcemy, aby w obecnie obowiązującym systemie, a więc dla dzieci z klas 1-3 szkoły podstawowej, jak również dla tych pierwszych klas gimnazjum, była możliwość objęcia pomocą w zakupie podręczników również dzieci z rodzin, dla których dochody w rodzinie nie wskazują na to, że taka pomoc byłaby im potrzebna. Rozszerzenie programu Wyprawka Szkolna w 2009 roku to około 40 milionów złotych. Tak jak powiedziałam, w 2009 roku rozpocznie się również realizacja 3-letniego rządowego programu pomocy samorządom w przystosowaniu sal lekcyjnych na przyjęcie 6-latków i poprawę opieki świetlicowej, na czym szczególnie nam zależy. Chcemy docenić polskiego nauczyciela, chcemy podnieść jego wynagrodzenie. Proponujemy zmianę karty nauczyciela tak, aby nauczyciel stażysta, ten początkujący nauczyciel, zarabiał co najmniej 100% kwoty bazowej, a nie jak dotychczas 82%.
Proponujemy również nie tylko podniesienie płac nauczycieli stażystów, ale proponujemy podwyżkę płac, podwyżkę wynagrodzeń dla wszystkich nauczycieli. I chcemy, aby w roku 2009 płace nauczycieli wzrosły dwa razy. Dwa razy po 5%. Od stycznia 5% i od września 5%. Ale równocześnie chcemy umożliwić samorządom określanie wyższego pensum, jednak nie więcej niż 4 godziny, w zależności od rodzaju szkoły, liczby uczniów w klasie i rodzaju prowadzonych zajęć. Podniesienie płac dla nauczycieli, czyli ta propozycja na 2009 rok, to dodatkowe 2 700 000 000 zł z budżetu państwa. Decydującą rolę o tym, czy dziecko 6-letnie pójdzie do szkoły, tą decydującą rolę pozostawiamy w rękach rodziców. To rodzice będą decydować o tym, czy dzieci 6-letnie rozpoczną naukę w szkole w proponowanym przez ministerstwo terminie, w tym pierwszym 3-letnim przejściowym okresie. Otóż rodzice będą mogli złożyć deklarację u dyrektora szkoły z prośbą o odroczenie o rok obowiązku spełniania obowiązku szkolnego. I to rodzice również będą mogli występować do dyrektora szkoły o przyspieszenie spełniania obowiązku szkolnego. Bo to, że od września 2009 roku planujemy, że dzieci urodzone w pierwszych 4 miesiącach 2003 roku będą miały obowiązek pójścia do szkoły, nie zamyka drogi dla dzieci 6-letnich, które urodziły się później w 2003 roku.